Tworząc nasze produkty, staramy się dbać o to, aby były dostępne dla wszystkich, aby były komfortowe dla wszystkich użytkowników. A naszą działalność opieramy o podstawowe wartości, które są dla nas bardzo ważne, i to jest odpowiedzialność za produkt, który tworzymy, odpowiedzialność za relacje oraz odpowiedzialność za społeczności lokalne. Mamy taki swój program, nazywa się Jesteśmy Fair i w nim właśnie szerzej opisaliśmy te nasze wartości. Ważne jest dla nas, aby każdy mógł korzystać z przestrzeni w budynku, jak i na zewnątrz, niezależnie od stopnia sprawności czy niepełnosprawności. W życiu może się zdarzyć tak, że jesteśmy niepełnosprawni, na przykład tymczasowo, i ważne jest właśnie, żebyśmy mogli spędzić komfortowo czas w tym miejscu. Budownictwo uniwersalne, czyli chcielibyśmy spełnić oczekiwania zarówno młodych, jak i starszych. Ważne jest, żeby wszyscy byli włączeni te relacje sąsiedzkie, żeby mogli komfortowo spędzać czas na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dlatego też stosujemy podjazdy, które są wypłaszczone, windy, które mówią, aby każdy, także niewidomy, mógł poradzić sobie bez trudu. Takie udogodnienia dla niepełnosprawnych, które mamy w windach. W ogóle sam fakt, że stosujemy windy zawsze, jest dużym udogodnieniem, i człowiek także do późnej starości może dostać się na każde piętro. Piętro drugie. Dostrzeżenie naszych starań przez miasto Gdynia bardzo nas cieszy i bardzo dziękujemy, bo naprawdę dokładamy wszelkich starań i robimy, co możemy, jednak trudno jest chwalić się tym, więc taka nagroda jest dla nas ogromnym sukcesem, i znalezienie się w gronie tak zaszczytnych innych laureatów i z lat poprzednich, i z tegorocznych, jest dla nas olbrzymią wartością. Bardzo dziękuję w imieniu Eurostyle SA, Eurostyle Construction, czyli całej naszej grupy.